Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takie podwyższone grządki, taką skrzynię. Deski były zamawiane z tartaku, wszystko sam docinałem, malowaliśmy z tatą. Pokażę Wam dzisiaj, jak to wygląda. Pierwsze, co będziemy potrzebować, to deski z tartaku. Jak widzicie, takie udało mi się załatwić. One są dosyć grube, mają ponad 2 cm na długość 2,5 metra. One nie są jakoś tutaj piękne, bo ze względu na to, że mówiłem, że to chcę na grządki, więc po prostu wziąłem jakiegoś gorszego sortu te deski. Tutaj będzie trzeba ją dotknąć, jak widzicie, one nie są równo tutaj docięte, natomiast tak są fajnie już wyszlifowane, także są od razu przygotowane pod malowanie. Jako do grządek będą idealne. Skrzynia ma 2,40 m na długość i na szerokość 1 m. Jak widzicie, tutaj mamy po dwie deski zrobione, z tego względu, żeby to po prostu było troszeczkę wyższe. Jedna deska ma 18 cm, więc mamy 36 cm od ziemi. Tutaj widzicie, na bokach jest to poskręcone w taki sposób, że te deski pionowe, które mają tutaj właśnie 18 na 36, czyli taka jak łączna wysokość dwóch desek, są poskręcane tutaj śrubami. Ja Wam zaraz powiem, jakie to śruby, jakie podkładki. Specjalnie tutaj dawałem podkładki z tego względu, że gdy robiłem wcześniej jakieś skrzynie, zdarzało się, że ta śruba wchodziła głębiej pod względem tego naporu tej ziemi i tak dalej, a tutaj podkładka trzyma to na o wiele większej powierzchni. Mamy to tak złożone, że tutaj mamy tą długą deskę na 2,40 m, tutaj jest deska metrowa i tutaj jest ta deska łącząca. Jeszcze po środku jest tutaj deska, która trzyma jakby to wszystko razem, no nie? Żeby nam się to nie rozchodziło. Mamy tutaj jedną, drugą i trzecią deskę. Tutaj, jak widzicie, jest jeszcze przyłączone tutaj środkiem jedna deska, która łączy nam to wszystko razem, żeby nam się ta skrzynia nie rozeszła. Więc takich pionowych desek będziemy potrzebować 10. Czyli 4 deski o długości 2,40 i 4 deski o długości 1 m. Tak sobie potniemy te deski, więc teraz od razu przejdziemy sobie do maszyny. Pozbędziemy się tych brzydkich krawędzi, tutaj takich nie do końca równych. Zrobimy sobie równie cienkie 45 stopni, czyli po prostu tniemy na równo. I te krzywe krawędzie, które miałem w tych deskach, po prostu się ich pozbywamy. Mamy już przecięto jedną z desek, warto ją tutaj przeszlifować, żeby pozbyć się tych wszystkich tutaj szczępów, które się tutaj porobiły podczas cięcia, żeby później podczas malowania nam to nie odchodziło i nie pojawiło się miejsce, w którym może dostać się wilgoć, bo w końcu po to impregnujemy, aby ta wilgoć się tutaj nie dostała. Już mamy deski przycięte, możemy się zabrać za ich malowanie. Ja do tego wykorzystałem impregnat o kolorze palisander. Nie jest to, nie wiem jaka to jest marka dokładnie, czy ona jest dobra, czy zła. Wiem, że gdy pomalowałem właśnie deski tym impregnatem, to woda, która była po deszczu, nie wpłynęła, jakby nie wsiąkła do desek, tylko po prostu została na nich i po nich bez problemu spływała. Ja maluję deski 2 razy. Pamiętajcie tylko, że trzeba bardzo dobrze wymieszać, bo duża część koloru jest po prostu na dnie puszki, więc nie zapomnijcie sobie wziąć jakiegoś patyka i dobrze to wymieszać. Oczywiście rękawiczki, bo impregnat bardzo brudzi. Taki patent, jeśli chcecie, żeby Wam nie wysychał pędzel, ja go zawsze wkładam po prostu w rękawiczkę zużytą i w tym momencie, nawet po tygodniu od malowania poprzedniego, dalej pędzel jest elastyczny i farba na nim nie zaschła. Musicie z samego dołu to mieszać, bo tak jak mówiłem, na samym dole jest cały kolor, a później, jeśli byście to zostawili, to będziecie mieli całkowicie różne kolory desek. Pędzel i malujemy po prostu deskę. Ja wszystkie deski maluję 2 razy, wtedy wiem, że impregnat wszędzie wszedł dobrze. Najważniejsze są długie pociągnięcia przez całą deskę, żeby po prostu nie robić takiego zaczęcia gdzieś w którymś miejscu, bo później to będzie bardzo widać. Dlatego najlepiej przeciągnąć przez całą deskę pędzlem i od razu to wygląda lepiej.
Jeśli chodzi o trzymanie, to się nie przejmujcie. Trzymajcie sobie normalnie za miejsce pomalowane. Później się to poprawi, a będzie Wam o wiele wygodniej i szybciej to zrobicie. W końcu macie rękawiczki od tego. Tu i w to miejsce cięcia ważne, żeby tutaj dać jak najwięcej tej farby, żeby ona tutaj fajnie wpiła, żeby później cała skrzynia się nie rozchodziła. I tak pomalowaną deskę zostawiamy do wyschnięcia i później dajemy od razu drugą warstwę, aby na pewno wszędzie było pokryte. Deska wyschła, możemy dawać drugą warstwę. Deska przemalowana drugi raz do wyschnięcia i zabieramy się za skręcanie. Teraz zajmiemy się złączeniem jednej strony skrzyni. Jak widzicie, ja sobie już tu położyłem trzy te krótsze deski, które są na wymiarze tych dwóch desek. Tutaj musimy to wszystko równo ustawić ze sobą, tak żeby tutaj nic nie wystawało, bo tutaj przyjdzie jeszcze jedna deska. Warto sobie zrobić taki wzornik, żebyście nie musieli mierzyć tych śrubek, w którym miejscu je dajecie. 3 cm ma szerokość tej deseczki, bo w takiej odległości tutaj będę wszystko wiercił. Najlepiej sobie zrobić taki wzornik, żeby później nie tracić czasu na dodatkowe mierzenie po prostu. I zaznaczę sobie, w których miejscach będą szły śruby. Chciałem po prostu, żeby one były równo. Nie musicie ich dawać równo, to nic nie zaszkodzi. Ja chciałem po prostu pod względem estetycznym mieć je w równych odległościach od siebie. Żeby nam się to wszystko trzymało, najlepiej użyć sobie jakiegoś ścisku. Jeśli macie kogoś do pomocy, to nie potrzebujecie ścisku, bo może Wam ktoś to po prostu chwycić. I teraz skręcamy wszystko w tych naszych punktach, które sobie wyznaczyliśmy. Tu pójdą 4 śruby, jest to śruba 5, z tego względu, że deska ma ponad 2 cm. Ta śruba nie wychodzi na drugą stronę i wkręcamy. I analogicznie do tej strony, drugą skręcimy sobie tak samo. Też sobie odrysuję tutaj wszystkie śruby, które będę wiercił i kolejną z drugiej strony 4 śruby. Teraz przyszedł czas na środkową deskę. Całość ma 2 m40, więc środek tutaj nasz to będzie 1,20 m. Deska ma 18 cm, więc środek to będzie 9 cm. Jest równo, teraz jeszcze nasz wzornik. I znowu śruby 5 z podkładkami. Jedną stronę mamy już skręconą, możemy zabierać się za drugą. Jeśli zdarzy Wam się taka sytuacja, że macie deskę zwichrowaną, tak jak ja tutaj, możecie sobie ją przyciągnąć tutaj inną śrubą, żeby po prostu było Wam łatwiej to później skręcać. Więc ja teraz wezmę sobie śrubkę, tylko tym razem bez podkładki, bo chcę, żeby weszła trochę głębiej. Później możemy wykręcić, na razie ona będzie nam to trzymać, żeby nam się to ładnie tutaj wszystko złożyło. Żeby połączyć ten bok z tą częścią poprzeczną, złapałem ściskiem tutaj te dwie deski. To jest ta deska poprzeczna, która ma metr. Tutaj zostawiłem miejsce na dwie deski, bo tutaj wejdzie ta 2,40 plus ten boczek, no nie? Więc tutaj na dwie deski zostawiłem miejsce i teraz skręcam to razem. Biorę wzornik naszych śrubek. I możemy skręcać. I druga deska też tak samo. Odległość tutaj dwóch desek, które tutaj przyjdą.
druga strona identycznie, wysuwamy na dwie deski i ściskamy i skręcamy. Oba elementy mamy już skręcone i teraz przykładamy sobie do tego dłuższego. Warto sobie dociąć takie kąty, że później to wszystko mamy tutaj równiusieńko. Jak będziemy to ściskać tutaj ściskiem z jednej deski z drugą, to będzie nam to trzymało od razu kąt i nie musimy się męczyć. Chyba że macie od razu kątowniki takie dłuższe, które jesteście w stanie ścisnąć ściskiem. Akurat ja tego kątownika ścisnąć nie jestem w stanie. I tak jak mówiłem, te wypuszczenie tych dwóch desek właśnie jest po to, żeby później tutaj nam się wszystko zgadzało. Także możemy to już skręcać ze sobą. Mamy tu na pewno kąt prosty. I później będziemy robić drugą stronę. I teraz skręcam wszystko śrubą dziewiątką, tak aby ona przeszła tutaj jak najgłębiej przez jedną i drugą deskę. Ty chcesz skręcać? Dobrze. Teraz skręcamy z drugiej strony, tylko musicie pamiętać o tym, aby nie dawać tego idealnie na tej samej wysokości, bo możecie się zdarzyć z tą śrubką, no nie? Żeby się nie zderzały, musicie dać albo troszeczkę niżej, albo troszeczkę wyżej, aby wam to bez problemu tutaj przeszło z tej strony. Mamy skręcone dwie strony, teraz pójdziemy z drugiej strony, skręcimy tak samo i pomału do przodu. Ja teraz znajdę te wszystkie śrubki. Co? Jak mi je tak rozrzuciłeś? Komuś się mogą do nóżki wbić. Cała skrzynia już jest skręcona, więc teraz możemy zabrać się za foliowanie od środka. Ja będę robił takerem, pokażę wam jak ja to robię i dlaczego zawijam folię. Idziesz do mnie? O. Przyszedł czas na folię i strzywki. Ja używam automatycznego na prąd takera z tego względu, że jest o wiele szybszy. Kosztuje tyle samo co ręczny, bo kosztuje 60 zł. Ręczny kosztuje jakieś 50 zł, więc taki wiecie co, tylko trzeba naciskać. Tutaj wspomaga nas elektryka, więc jest o wiele szybciej. Mniej wysiłku i bardzo dobrze się tym robi. Tutaj wrzuca się strzywki. Właściwie to zaraz będę musiał dorzucić nowych. Zamykamy i możemy takerować. Podczas takerowania warto sobie zawinąć folię, chociażby o tyle, tak żeby później, gdy przebijemy się przez dwie warstwy mocy i to trzyma. Folię przykładam jakieś 4 cm od góry skrzyni, tyle zostawiam sobie wolnego. Tutaj nigdy tak wysoko ziemi nie będę chciał dawać, więc takie 4 cm u mnie są spoko. Więc sobie już to od razu przybijemy tutaj. I jak mamy chwycone w takiej gdzieś odległości, nie wiem, tam 20-30 cm, możemy to przytakerować częściej. I lecimy tak całą skrzynię dookoła. Tutaj miałem łączenie folii, bo nie starczyło, więc musiałem tutaj połączyć, stakerować to razem. I zostawiłem tutaj troszeczkę więcej tej folii. Jak widzicie, tu jest trochę więcej. A to dlatego, że ja stawiam skrzynię na takich kostkach. No nie? Zobaczcie. Na kostkach moje stoją skrzynie, aby nie stały po prostu w wilgoci. I w tym momencie tutaj mamy tą folię. Gdybym tutaj uciął ją, to by zawartość tej skrzyni, ta ziemia wysypywałaby mi się tutaj do środka, a że ja tego nie chcę, to w tym momencie troszeczkę jej zostawiłem i dzięki temu nic nam się nie będzie wysypywać na zewnątrz, tylko tutaj to wszystko będzie trzymać. Nie daję folii pod całość, bo dlatego chcę, żeby tutaj pracowało to wszystko, no nie?
Jedynie co tutaj pójdzie, to agrowłóknina, która będzie przepuszczać wodę, ale też będzie ją jakby magazynować, bo ona tak szybko nie będzie z niej uciekać i te rośliny będą tutaj miały dobre warunki. Praktycznie cała skrzynia gotowa, został nam ostatni element skrzyni, czyli ta belka, która tutaj będzie łączyć tą skrzynię, żeby ona się nie rozeszła na boki. Daję ją zawsze po folii, z tego względu, żeby nie dziurować tego jakoś niepotrzebnie. Moja deska ma 18 cm, więc zaznaczę sobie tutaj 18, żeby trafić w tą przerwę po prostu. Tak. A ta ma 18. W taki miejscu tutaj będzie 9. Śruba nam się tu już przebiła przez folię. Teraz możemy przymierzyć, w którym miejscu ma być ta belka. 18, czyli tu jest środek. No, gdzieś tak. I ostatni element został zamontowany. Teraz jak widzicie, nic się nie rozejdzie na boki. Tutaj ta belka będzie trzymać to wszystko, żeby gdy narzucimy tutaj ziemi do środka, nie zrobił się taki banan z tych desek. To wszystko w tym filmie. Ja zapraszam Was na inne nasze filmy i do zobaczenia już niedługo. Heja!